Cześć moi drodzy, choć nie bliżej, żeby było mnie lepiej słychać i widać i czuć. Co robimy z taką buróweczką pokaszania już mocno porażoną antraknozą, czyli po prostu liście już w takim agonalnym stanie. Ktoś powie, że co tam pan gada, prawda, co pan Krzysztof gada, przecież to susza, pan nie podlewa, pan tutaj zaniedbał burówkę i panu wyschła. No tak, zobaczcie tu burówki obok, także jest różnica, a ta choroba nie wybiera, także co robić? Po prostu wykopać tą borówkę i wyrzucić ją na kompost, ewentualnie nawet na bio. Możecie wywieźć na zielone odpady. Po prostu ja nie ceregielę się, jak to się mówi, już w to miejsce nie będę sadził borówek. Zobaczcie, jak to sucha ziemia. No pewnie jeszcze jakiś... O. To, że sucha, to fakt, bo już po tym jej nie podlewałem z tego względu, że już ją po prostu spisałem na straty, bo nie widziałem sensu. I tak kolejny rok chyba męczymy się z nią. Tak, drugi rok się męczy i tutaj nic lepszego. Myślałem, że jakaś będzie poprawa. Ale jeszcze zobaczymy, system korzeniowy też pewnie jest po prostu już w stanie agonalnym. Tu jeszcze utrudnia nam jakiś stary szlauch. Także weźcie swojego faceta, nie wam wykopi borówkę, która wam nie... Nie owocuje, po prostu ginie wam w oczach, a to jest po prostu choroba grzybowa, antraknoza. Od razu można pokazać, jak się korzeni borówka. Tak, no, korzeń nie jest jeszcze najgorszy, myślałem, że będzie jeszcze gorszym stanie, ale no super to nie wygląda i po prostu taką borówkę ja usuwam, nie będę sam. Ale zobaczcie, jaki płytki system korzeniowy mają borówki. Tak. Więc jak dołki kopać, jak na nie, to nie tyle szerokie, nie tyle głębokie, co szerokie, tak, jeżeli borówka, będziemy... Tak, żeby miała po prostu wilgotno tu blisko, także akurat taka zasada, że dużo podlewamy, a rzadko to do borówki się nie odnosi. Podlewajcie często, nawet mniejszej ilości, bo ona właśnie ma raz, że nisko to na... Ale się zmachałem, nie? Te korzenie włosowate ma nisko, a dwa, że po prostu no, są gęste, tak? I tutaj nawet jak podlejecie mniej, ale... Częściej to będzie lepiej według mnie niż rzadko, a obficie. Bo ta woda i tak gdzieś tam wsiąknie głębiej, tak i korzeń trochę weźmie, a reszta pójdzie w głębsze partie ziemi. Także zobaczcie, pokaszanie jeszcze liście, brak liści, zobaczcie, to jest antraknoza, tak? Były różne komentarze, może to jakaś inna choroba, ale nie. To ja daję na 95%, że to jest antraknoza liści borówki amerykańskiej i po prostu nie ma co się czaić. No ale to jest jakaś wirusowa czy coś tam? Nie, jaka? To nie, jest, nie jest jakaś niebezpieczna mosz? Inna, tak? A, okej, okay, no to dobrze. To dobrze, to pocieszające. Bo wirusowe są najgorsze, co? Wirusowe nie ma żadnego lekarstwa, a na antraknozę możecie pryskać. Ale my próbowaliśmy już, co? Ale we wcześniejszej fazie, potem to już jest za późno. Obejrzyjcie filmik o antraknozie, niedawno się też pojawił na naszym kanale. A tutaj po prostu ja wyrzucę tą borówkę i po prostu na razie tu będzie nic. Cześć moi drodzy.